Dzień dobry Państwu. Nazywam się Aleksandra Wiziecki i mam zaszczytną rolę bycia gospodarzem dzisiejszego spotkania. Także chciałam zacząć od takich spraw administracyjnych. Jeśli chodzi o słuchawki, kanał 1 to jest język polski, channel 2 is English. Również prosiłabym o wyłączenie telefonów komórkowych, jeżeli są jeszcze włączone, żeby nie było żadnych dystrakcji. Także w imieniu Fundacji doktora Raka, w imieniu Paula Taylora, który jest dyrektorem naszej fundacji, witam wszystkich serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu Ruchu Życia. Witam naszych dawnych członków, aktywnych członków, jak i również tych, którzy są tutaj z nami po raz pierwszy. Dzisiaj reprezentujemy 11 różnych krajów, także jesteśmy dużą międzynarodową grupą. I jesteśmy tutaj, aby uhonorować misję powierzoną nam przez tych, co przeżyli Oświęcim i nakreślić również kolejne etapy naszej działalności. Chciałam tutaj również wyróżnić moim powitaniu naszych przyjaciół z pomnika hospicjum w mieście Oświęcim, panią doktor inżynier Helenę Wisła i Krzysztofa Wisła. I jesteśmy dumni, że nasz wkład przyczynił się do postępu budowy hospicjum i że w zeszłym roku doprowadził do otwarcia tej tak potrzebnej placówki dla mieszkańców tego rejonu i misji, którą August Kowalczyk niósł przez swoje życie. Jednakże szczególne wyrazy powitania kierujemy do tych, którzy przybyli na nasze spotkanie pomimo ciężaru lat i balastu przeżyć wojny i obozu Auschwitz. Macie Państwo specjalne miejsce w naszym życiu i w naszej pracy, jako ci, którzy przekazali naszej Fundacji doktora Raka pałeczkę statety pamięci, dziedzictwo swych doświadczeń i dążenie do budowy lepszego, sprawiedliwego świata. Nasze spotkanie Ruchu Życia ma miejsce tu, w Oświęcimiu, gdzie jeszcze można zobaczyć realia, do czego prowadzi dominacja zysków i kontroli ponad życie i godność człowieka. Obóz koncentracyjny Auschwitz i fabryka chemiczna AG Auschwitz położone blisko siebie są jak naczynia połączone. Obóz i fabryka były własnością największego w tych czasach kartelu chemiczno-farmaceutycznego IG Farben. Obóz dostarczał siły do pracy niewolniczej i eksperymentów pseudomedycznych, a jednocześnie eliminował też jednostki niezdolne, słabe i według kryteriów mocodawców niepotrzebne w społeczeństwie. Budowa naszego Ruchu Życia była procesem, który rozpoczął dr Rach, przedstawiając historyczne dowody na strategiczną rolę, jaką spełniał obóz koncentracyjny w korporacyjnych planach ekspansji i podboju świata. W 2003 roku w Hadze spotkały się nasza droga i droga pana Augusta Kowalczyka, który jako strażnik pamięci numer 6804 przez lata przypominał wciąż o swoich doświadczeniach jako 18-letni więzień tego obozu. Kilka dni przed jego śmiercią dr Raf i ja mogliśmy uścisnąć jego dłoń i zapewnić, że sprawa, którą wspólnie walczyli, będzie kontynuowana. Dlatego też jesteśmy tutaj razem. Ruch Życia bazuje na Konstytucji Europy dla ludzi i przez ludzi, przekazanej nam przez byłych Oświęcimczyków. Jesteśmy wdzięczni, że wielu z Państwa jest obecnych tutaj z nami dzisiaj. Tak jak August Kowalczyk, jesteście Państwo świadkami historii, ale również otwarcia drogi na budowę lepszego i sprawiedliwszego świata. Zarys naszej wspólnej
działalności, tak i cele tej naszej wspólnej działalności osobiście nakreślone ręką doktora Rata widzicie Państwo tutaj w środku tego slajdu. I to ukazuje, jak ważny ten dokument był w życiu pana Augusta, to gdyż zamieścił on tą ręcznie napisaną formę na jednej z pierwszych stron jego ostatniej książki. Korzenie ruchu życia to jak prawdziwe korzenie drzewa czy jakiejś rośliny, to jest splot wielu nurtów. I wśród nich jest splot naszych zmagań jako naukowców walczących o uznanie korzyści płynących z naturalnej ochrony zdrowia, jak również splot doświadczeń i przeżyć i przemyśleń tych, co przeżyli obóz koncentracyjny Auschwitz. Auschwitz to nieustanne świadectwo, do czego prowadzi postawienie zysku ponad życie. To również ilustracja istoty pracy niewolniczej dla maksymalizacji zysku. To też przykład pogardy i eliminacji tych słabych, niepotrzebnych i również sankcjonowanie cierpienia ludzkiego dla zaspokojenia żądzy kontroli ekonomicznej i politycznej społeczeństwa. Auschwitz to również lustro, w którym odbijają się wydarzenia współczesne, ekonomiczny i polityczny kryzys, jakiego doświadczamy dziś na skalę globalną. Jest dziś wiele sił, które chciałyby to miejsce wymazać na zawsze. I nawet w czasie naszej wycieczki wczoraj widzieliśmy, jak historyczna fabryka z AG Auschwitz jest stopniowo demontowana, przekształcana tak, by nie zachował się ten niesławny pomnik korporacyjny, bezlitosnej siły, arogancji i władzy. Ruch życia to działalność tak potrzebna i realizowana w każdym kraju na kuli ziemskiej. Jednakże jako Polka czuję, że ma ona specjalne znaczenie tu w Polsce. I to nie tylko ze względu na geograficzne położenie Auschwitz. To również nasza historia. To są setki lat walki o wolność i niepodległość naszego kraju, które spowodowały, że rozumienie wartości życia i protekcja życia są szczególnie bliskie każdemu mieszkańcowi naszego kraju. Polska to też jeden z krajów, gdzie wprowadzono tradycje demokratyczne. Konstytucja 3 maja została uchwalona w 791 roku, zaraz po amerykańskiej konstytucji i francuskiej. Mamy również poczucie, głębokie poczucie międzynarodowej solidarności w walce o dobrą, słuszną sprawę. Nasi rodacy walczyli ramię w ramię w czasie walk wolnościowych o niepodległość Stanów Zjednoczonych i do dziś są nazwy miasta o nazwach Kościuszko i Pułaski, które są nazwane dla uznania wkładu naszych rodaków. Byliśmy też w walkach o wolność w czasie wojny domowej w Hiszpanii. Nasi lotnicy zasłużyli się w bitwie o Anglię, w walkach pod Tobrukiem, w Arnhem i Monte Cassino. Dziś razem z innymi jednoczymy się w walce o zdrowie, życie i pokój. Nasza odwaga, która często była utożsamiana z brawurą, pozwalała nam występować przeciwko potężnym oponentom, nawet jeżeli szansa na zwycięstwo była nikła. Ale to ta odwaga, która ostatnio reprezentowana przez Ruch Solidarności zapoczątkowała demontaż muru berlińskiego i demokratyzację Europy. Mamy też niepodważalny wkład w postęp nauki w dziedzinie zdrowia. Zacznę od starszej historii. Uniwersytet Jagielloński, który był założony w 1364 roku, był trzecim kolejnym uniwersytetem, czy czwartym w północnej Europie, po angielskim Oxford, Cambridge
i Uniwersytecie Karola w czeskiej Pradze. Również nazwa witamina, którą używamy do dziś, została wprowadzona przez polskiego lekarza Kazimierza Funka. Nasza rodaczka Maria Kielińsk-Płodowska, laureatka dwóch nagród Nagrody Nobla, podłożyła podwaliny pod rozwój techniki medycznej. Maria Skłodowska-Curie była również przykładem tego, jak nauka powinna pozostać w służbie człowieka, gdyż oparła się wielu wysiłkom, które, czy przekonaniom, ażeby jej wynalazek opatentować. Rak i polon nie są opatentowane. I w końcu Albert Seyli, nasz rodak pracujący w USA, był wynalazcą doustnej szczepionki przeciw polio, która ratuje do dziś życie i zdrowie milionów dzieci na całym świecie. Czym jest ruch życia? Ruch życia jest jak pryzmat złożony z różnych odcieni i kolorów, które razem tworzą życiodajne światło, życie. Jest to ruch, który gromadzi i obejmuje najróżniejsze dziedziny: zdrowie, powszechną edukację, zdrowe rolnictwo, żywność, czyste środowisko i wiele innych. I jesteśmy dzisiaj tu wszyscy, by kontynuować jego realizację i znaleźć najlepsze drogi, najlepsze sposoby, ażeby osiągnąć nasz cel. Także to jest tyle jako wprowadzenie do naszego spotkania. Mamy dzisiaj wiele osób, które chciałyby przekazać swoje doświadczenia, przemyślenia, które składają się właśnie na to życiodajne światło, na ruch życia. I pierwszą osobą, która będzie teraz przedstawił Państwu zarys naszej działalności na tle wydarzeń politycznych i ekonomicznych, będzie Paul Taylor z Wielkiej Brytanii, który jest również dyrektorem naszej fundacji.